Teraz najważniejszą potrzebą wszystkich osób, które przyjeżdżają z Ukrainy, jest zadomowienie się gdzieś, ponieważ nie mogą przebywać wiecznie w pokoju tranzytowym u kogoś w domu. I o tyle, o ile jeszcze kilka dni temu w zasadzie ja byłam w stanie pomóc tak, że mieszkanie się znalazło od ręki, bo każdy, ktoś ma kawalerkę, bo ktoś ma teraz puste mieszkanie, bo wynajmował i nikogo nie ma. O tyle, z, dzisiaj na przykład już jest to a wykonalne w ramach moich znajomych, ich znajomych i ich znajomych znajomych. Można zgłosić się do bazy mieszkań w miasta, można się zgłosić do fundacji, która na przykład fundacji Dom Ukraiński, która też takimi mieszkaniami teraz e, zarządza, żeby przyjmować gości i gdzieś umieszczać. Podejrzewam, że w, dosyć szybko się stanie tak, że takie mieszkania na wynajem się skończą i to też nie mówimy o mieszkaniach, które ktoś zasiedli za darmo, bo takich też jest mnóstwo i one też są potrzebne, oczywiście, ale proszę pamiętać, że uchodźcy to są ludzie też bardzo często pracujący zdalnie i przygotowani na różne sytuacje i oni też mogą płacić. Tylko jeżeli tych mieszkań nie będzie, to nie będą mieli za co. A osoby, które zajmują się rynkiem nieruchomości, z którymi też jestem w kontakcie, Mówią, że ten rynek warszawski wcale nie jest taki duży, jak nam się wydawało, i y, przy takiej skali y, przyjazdu, jeżeli dziś w nocy przyjechało dwa czy trzy tysiące osób, za chwilę będziemy mieć taki problem, że nie będzie już mieszkań na wynajem, i y, niestety to jest moment, kiedy państwo nasze powinno się już do tego przygotowywać.